Małgorzata Rozenek w ogniu krytyki. Fani pouczają ją na temat żałoby. Rodzina Małgorzaty Rozenek przechodzi obecnie trudne chwile. 12 lutego zmarła Halina Majdan, teściowa perfekcyjnej pani domu. Po tym, jak na Instagramie żony Radosława Majdana pojawiło się krótkie wideo, w sieci zawrzało. Internauci poczuli się w obowiązku poinformować celebrytkę, jak powinna przechodzić żałobę. Wyszło co najmniej niesmacznie. Małgorzata Rozenek doskonale łączy obowiązki zawodowe z macierzyństwem. Celebrytka rozpoznawalność zyskała prowadząc popularny program Perfekcyjna Pani Domu emitowany na antenie TVN. Ma na swoim koncie udział w produkcjach takich jak Bitwa o Dom czy Azja Express, a obecnie odgrywa rolę gospodyni w Dzień Dobry TVN. Małgorzata Rozenek spełnia się jako żona i matka. Małgorzata Rozenek od września 2016 roku jest żoną Radosława Majdana, z którym wychowuje ich wspólnego synka Henia oraz dwoje dzieci z poprzedniego związku Perfekcyjnej Pani Domu, Stanisława i Tadeusza. Celebrytka często podkreśla, jak ważna jest dla niej rodzina. Moja praca zawodowa to jest jedna część, ale tak naprawdę ta najważniejsza część mojego życia, ta, nad którą rozmyślam. Nad którą staram się bardziej panować i w którą się zagłębiam, to jest moja rodzina, powiedziała w rozmowie z Newserią. Szczęśliwi małżonkowie równie dobrze dogadują się z bliskimi swoich partnerów. Radek ma świetne relacje z teściową i z teściem również. Tak samo, jak ja mam z moimi teściami. My w ogóle jesteśmy taką rodziną, która trzyma się blisko razem i bardzo to lubimy. To daje taką energię do działania jak masz fajny background w domu, wyznała Małgorzata Rozenek w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post. Małgorzata Rozenek przeżywa żałobę. Internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Rodzina przechodzi w ostatnim czasie trudne chwile. Media obiegła smutna informacja o śmierci mamy Radosława Majdana. Kobieta odeszła w wieku 72 lat, wcześniej zmagając się z problemami zdrowotnymi. Pogrążeni w żałobie bliscy na jakiś czas zniknęli z mediów społecznościowych, by w spokoju pożegnać się z ukochaną osobą. Po tym, jak Małgorzata Rozenek wróciła do publikowania postów na Instagramie, fanom nie spodobał się sposób, w jaki przechodzi ona żałobę. Mama Radka zmarła, a ta takie piosenki. Dlaczego na kremowo? Wczoraj pani pożegnała mamę męża. Z szacunku powinna pani założyć coś bardziej stonowanego, skrytykowali prezenterkę internauci. Pod postem pojawiły się na szczęście również słowa rozsądku. Pani Małgorzata jest w pracy. Ludzie, opamiętajcie się, jakie znaczenie ma kolor ubioru. Każdy ma swój sposób żałoby, proszę dać spokój, trafnie zauważyła jedna z instagramowych obserwatorek. A wy co myślicie o ataku na Małgorzatę Rozenek?